narzuciło, że jesteśmy już po finale, wiadomo kto wygrał, uczniowie mechanika, proszę się przedstawić. Kubek Kliziewski, Szymon Cielkimie i dyrektor Olmielanski. Dobra dusza tego przedsięwzięcia. Jest pan zadowolony z sukcesu uczniów? Zawsze jestem z moich uczniów zadowolony, a jak odnoszą sukcesy, to niejako dwójna sukces, oczywiście, że jestem. Mówiono tylko pana minie, że był pan pewny tej wygranej, naprawdę? Widziałem prototyp, dzisiaj był demonstrowany, więc wiedziałem, na co mogę liczyć, no i się nie zawiodłem, to mnie bardzo cieszy. Gdybyście mogli w takiej krótkiej, minutowej formie przedstawić czytelnikom, o co chodzi w waszym projekcie? iFit to jest innowacyjny produkt, który jest do ustawiania części elektronicznych na płytkach PCB dla małych firm, żeby ich było stać, żeby nie musieli polegać na błędach ludzkich. Na czym polega? Produkcję, zmniejszyć koszty tej produkcji, ograniczyć czynnik ludzki, czyli na przykład błędy. Na czym polega innowacyjność? Jest coś takiego dostępne na rynku? Jest, ale większe, droższe i które, no, małe firmy nie stać na takie rzeczy, a my chcemy zrobić taką, która będzie odpowiednia dla nich. Będziecie to skalować, zakładać swoją firmę i próbować ulokować to na rynku? Będziemy próbować. Jakie są wasze plany po mechaniku? Wkrótce studniówka, tak? W lutym? Tak podoba, że chcą zostać. Chcą zostać. Być może w przyszłości jako nauczyciele. Być może. Ale co zamierzacie studiować? Albo robotykę z elektroniką, albo jakąś, nie wiem. Zobaczymy jeszcze, wszystko się uda. Jeszcze raz. Pracowaliście w trójkę, waszego trzeciego kolegi tutaj nie ma? Tak dzisiaj? No, nie mógł dojechać, nie mógł. Ale daliśmy radę, jak we trzech. Chce być naprawdę rewolucją dla tych małych firm, właściwie skalowalną, nie tylko na okolice, na Polskę, ale właściwie na Europę, jeśli nie na świat. Ale potrzebuję opieki takiej biznesowej. Ja już jestem pierwszy na akcję, się zapisuję. Jeśli tylko będą emitowane. Okej. Okay. Pan dyrektor na drugą część tej akcji, tak? Natomiast panowie, liczymy na to, że faktycznie sprawicie, że ten pomysł, bo dzisiaj ta maszyna pracuje ciut wolniej niż człowiek, ale po doskonaleniu ma pracować dużo szybciej, więc po pierwsze na to liczymy. No po drugie mamy świadomość, że przed wami studia, przed wami inne wyzwania. Musicie robić dyplomy. Zaczynacie bardzo szybko, ale też wiemy, że zwłaszcza w tym rynku nowych technologii na świecie bardzo wiele rewolucyjnych rozwiązań rodziło się w umysłach bardzo młodych ludzi.